Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, te zmiany są korzystne dla prosumentów, jak wszyscy wiemy. Ja również jestem prosumentem i powinienem być zadowolony, że będę miał zwiększony współczynnik 1,23, czyli kupując energię z podatkiem VAT będę mógł także rozliczać swój depozyt prosumencki, powiedzmy 1:1 i dodatkowo 30% zwrotu z depozytu, kiedy zdecyduje się korzystać z taryfy rynkowej RCE. Jednakże jeszcze nie dziś, jeszcze nie jutro, ale jeśli na tych nowych warunkach przybędzie nam kolejne 10 gigawatów prosumentów na rynku, a może nawet 5 gigawatów, bo dzisiaj jest ponad 10, to spowoduje to znaczące problemy sieciowe i chciałem zapytać pana ministra, jakie rozwiązania planujecie wprowadzić, żeby, ale do powszechnego zastosowania, nie do pojedynczego, ale do powszechnego zastosowania, żeby niesterowalne źródła, jakimi są instalacje prosumenckie, nie szkodziły polskiemu systemowi energetycznemu, bo bezpieczeństwo energetyczne powinno być na pierwszym miejscu. Dziękuję bardzo. Dziękuję i czas na...